Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest FIFA 14, kariera bramkarza, odcinek 13. I pewnie słychać trochę po moim głosie, że jestem lekko chory, ale jakoś nagrywania mi to chyba nie utrudnia. Więc gramy przeciwko wilkom, tak ich będę nazywał, bo tak jest prościej chyba. I oczywiście kontrolujemy Tomiego Osborna i przejdźmy do meczu jeszcze sobie. Nie trafimy, a może i trafimy w jedno. I rozpoczynamy to spotkanie i tradycyjnie już widzimy się, jak będzie się działo coś ciekawego. I atak naszych przeciwników są blisko, raczej będzie dośrodkowanie i nic z tego, ale to będzie strzał i chyba obrońca dotknął tego i będzie rzut rożny, tak jest. No cóż, ja nie miałem jeszcze okazji do interwencji, chociaż może teraz uda mi się złapać tą piłkę. Jest piąskowana piłka przez Osborna. I wybita na aut. I jeszcze raz przeciwnicy blisko naszego pola karnego, jednak nic z tego nie wyszło, ale będzie rzut rożny chyba kolejny. Tak jest. I co tym razem z tego wyjdzie? No czy tak daleko wyjdzie Tomi? No może tak daleko, jednak nie powinienem wychodzić. Na nasze szczęście piłka nie trafiła do bramki, ale jakby trafiła, to by była bramka. Następnym razem muszę lepiej oceniać sytuację, czy wyjść, czy nie wyjść. I w tym momencie skończyła się pierwsza połowa. Ogólnie niewiele się działo. Słabo jak na razie. Bo jakieś powtórki. Bym chciał wam pokazać jedną powtórkę. Nie w ten sposób raczej. To jest z ostatniej akcji. Chciałem wam pokazać powtórkę jednego strzału naszego zespołu, bo tylko jeden mieliśmy chyba. Oj, to mi się zacięło. Nie, dwa strzały mieliśmy, ale jeden był taki w miarę okej. I chciałem wam go pokazać, ale raczej chyba nie pokażę. Chyba, że na końcu meczu. Bo inaczej wam go nie pokażę, bo strasznie pomyliłem tam komentarz i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra. W sumie to nie był jakiś rewelacyjny strzał. Po prostu strzał w dolny róg i bramkarz obronił i tyle. Więc przejdźmy może do drugiej połowy tego meczu. I liczmy na to, że po prostu będzie się działo więcej. I szansa dla przeciwników i tym razem, no cóż, dobrze się rzucił Tomi, jednak piłki nie sięgnął, być może dlatego, że po prostu leciała niecelnie. A on zakrył bramkę, no tak, tłumaczymy to sobie, ale to też dobre nie było, bo jakbym to sięgnął i dotknął chociaż, to bym dostał ocenę na plus, a tak to ta ocena stoi w miejscu trochę. I szansa dla przeciwników, no Tomi, czemu z takim opóźnieniem się rzuciłem, ja tą gałkę już wcześniej klikałem, a on nic. Ajajaj, no nie wiem, czy to moja wina, czy po prostu jakaś opóźniona reakcja Tomiego, ale na pewno w tym momencie nasza ocena jest na dość niskim poziomie i przegrywamy mecz, 1-0. Nie no, 5-6. Aż tak bardzo nie spadło, wystarczy, że obroni jakąś jedną lepszą akcję i będzie okej, wrócimy do sytuacji wyjściowej. I nasi teraz atakują, jednak ten strzał był koszmarny, ale ten już był lepszy. Ale to był chyba słupek, bo mi pad zawibrował. Nie, to był też spalony. No cóż. A jest zmiana w naszym zespole, bramki nie ma. I 60 minuta. Liczę na to, że nasz zespół jeszcze tutaj może wyrówna, ewentualnie wygra i oni coś zaatakują, ja to obronię i będę miał wyższą ocenę. Takie są moje marzenia. I przeciwnicy teraz atakują, może być niebezpiecznie, jednak łapie to Tomi, ale ocena bardzo słabo wzrosła, no cóż. Ale okej, zawsze coś, jakaś dobra interwencja była, bądźmy pozytywnego myślenia, tak się w ogóle mówi. Jakoś inaczej się to mówiło, ale dobra, nieważne. Myślmy pozytywnie i liczmy na to, że po prostu oni jeszcze zaatakują i coś obronimy. I dośrodkowanie, strzał z główki i jest bramka! Wow, tego się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że ta piłka jakoś tak krzywo poleciała i ona wypadnie obok bramki czy coś takiego. A tutaj niespodzianka i jest gol. 73 minuta, Burk, czy jakkolwiek się go tam wymawia. Zdobywa bramkę i Bradshaw opuści boisko. I kolejna szansa dla naszego zespołu, jest dośrodkowanie i tym razem nic z tego nie wyszło. Ale cały czas jesteśmy przy piłce i jest bramka, ale nie, jest gol, jednak wygrywamy. Jednak prowadzimy, myślałem, że to będzie spalony, ale jest bramka, bo ja strasznie mi się język plącze. Może to, że jest wcześnie, ale dobra. Jak to wyglądało, bo
No dobra, spalonego chyba nie było, chociaż można by się kłócić, ale dobra. Niech będzie. Wygrywamy 2 do 1. No w sumie czemu by się kłócić, jak wygrywamy? No dobra. Teraz tylko, żeby oni zaatakowali, bo moja ocena jest naprawdę w kiepskiej sytuacji. I muszę to bronić, choćby nie wiem co. I to już jest końcówka spotkania, to może być jedna z ostatnich akcji. Nie, to jest na pewno jedna z ostatnich akcji. To jest ostatnia akcja. I czy to zakończy się bramką? No wątpię, bo powoli, powoli im to idzie i raczej sędzia zaraz zagwiżdże. Ale spójrzmy, chyba będzie dośrodkowywał. No, 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 czekamy, czekamy, a on się wycofuje. I znowu podają tutaj do środka i znowu przechodzą na drugą stronę, nie. Zaraz tracą piłkę, mi się wydaje. O, 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 coś się dzieje, coś się dzieje. I nic z tego nie wyszło, jest dośrodkowanie, jest strzał i jest bramka. Bramka, o kurde. 90 minuta, Edwards zdobywa bramkę. Spójrzmy na powtórkę, bo ja nie widziałem, co się właściwie stało. Co tu było? Tam Tommy był gotowy, a tutaj... Aha, czemu on się rzucił? Ja trzymałem właściwie, żeby on tam gdzieś podchodził pod tą piłkę, a tutaj, tutaj on się rzucił. No dobra, chyba chciał sięgnąć tej piłki. Tak, tak to wyglądało, ale mu to nie wyszło. No i leżał, i bramka zdobyta. I remis, dobra, tragedii nie ma. Mecz dobry, bo bramkowy, ale czy dla mojej oceny i dla mojej pozycji w zespole ten mecz był dobry? Wydaje mi się, że nie. No cóż, będziemy już powoli kończyć ten odcinek, bo już sędzia zagwizdał, kończymy mecz. Może mój komentarz głosowy nie był na najwyższym poziomie, ale mecz za to chyba był całkiem niezły pod względem bramek, ilości bramek, bo pod względem mojej obrony, mojego bronienia w tym meczu, no niekoniecznie, ale zaraz sobie jeszcze zobaczymy moją pozycję w składzie. Jesteśmy pierwsi, więc tak, jesteśmy zdecydowanie najlepszym bramkarzem zespołu, więc jest całkiem okej. Postaramy się w kolejnym meczu bronić znacznie lepiej. A może sobie zmienimy buty. Nie wiem, a właśnie. Miałem mówić przed chwilą, że nie wiem, czemu tak mi się mylę w mówieniu, ale przed chwilą to tłumaczyłem, bo jest wczesna godzina, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, może po prostu coś mi się stało nie tak z wymową. Ale okej, zmienimy sobie na jakieś może takie. Pasuje mi do skarpet, do tych, no, getrów piłkarskich, no. Okej. I wyglądamy chyba całkiem nieźle, do fryzjera pójdziemy może w następnym odcinku, a w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie było tragedii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć.